Sylwie Matysik. Dzień dobry. Cześć, Ula. Jest to moja, że tak powiem, lewa ręka, ponieważ gra ku mojego lewego boku. Jest najlepszą środkową, defensywną pomocniczką. Sylwia, jak ci się dzisiaj ze mną grało? Grało mi się z tobą bardzo świetnie. Jak zawsze oczywiście. Tak. Skromnie mówiąc. Bardzo dobrze się asokurowałyśmy, zawężałyśmy i oczywiście przesuwałyśmy. Czy któraś Szwedka sprawiała ci trudność? Nie, coś, ty zawsze, gdzie nie było mnie, byłaś ty, gdzie nie było ciebie, byłam ja. Czyli mówisz, uzupełniamy się. Wszędzie. Wszędzie, jak nie w życiu, jak i na boisku. Brawo, Sylwia, brawo. Czy jesteś dumna, że nosisz ten oto piękny złoty medal na swojej szyi? Tak, jestem z tego bardzo dumna. Jestem A jak zareagowali na to twoi najbliżsi? O, oczywiście mnie gratulowali, mówili, że jesteśmy wielkie. A rodzice zrobili strefę kibica? Nawet mi nie podziękowali. O, biedna. Moje kochane. Jak to ci nie podzieli? To jest Kanczyk, gwiazda dzisiejszego spotkania. Strzeliła piękną bramkę i wyprowadziła tym nas na prowadzenie 1-0. Brawo, Kanczyk. Brawo. Od kogo dostałaś dośrodkowanie? Od Dominiki Derenia. Od kogo zaczęła się akcja? Od Urszuli Wasil. Dziękuję. 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 Kanczyk, pokaż, jak się cieszyłaś po bramce. A mam pytanie, czy ktoś... Czy ktoś cię wywalił po bramce? Tak. Że Ewa Pajor się zemściła. Tym razem to była jej koleżanka z drużyny Sylwia Matysik. O, Sylwia, Sylwia. Się razem trzymają i dlatego. Ach to kurde, koniniary, koniniary. Jeden klub widać, że tak. Trzymają się razem. Ale czy jesteś dumna ze swojej bramki? Jestem bardzo dumna z całej drużyny, a nie tylko z tej bramki. Jestem dumna po prostu z Ulka, z ciebie, z całej drużyny. Myślę, że ta bramka była zadedykowana do twojego brata, który tutaj również przyjechał. Tak, też było. A jak brat się nazywa? Adrian. A ile ma lat? Pozdrawiam, 19. Czadowa 19. A nie, czy... Ja słyszałam, że to była niespodzianka, że brat przyjechał. Tak, niespodzianka. No to widać, tak niespodzianka zaskutkowała. Musimy więcej otrzymywać takich niespodzianek, proszę Państwa, więcej. Zapraszamy na mecze piłki kobiet do lat 17 i nie tylko wszystkich kobiet, wszystkich reprezentacji Polski. Żegnam Państwa. W dzisiejszym programie mówiła Urszula Wasil. Do widzenia. Do widzenia.